Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak pracować ze światłem. Jest to materiał wprowadzający do tematyki robienia oświetlenia i nie będę się w nim skupiał na temat poszczególnych świateł, a jedynie opowiemy sobie kilka słów na temat tego, jak ze światłem w ogóle pracować. Ok, aby przygotować jakąkolwiek scenę, na początku trzeba ustawić na niej światła, tak aby było coś widać na renderze. W tym celu dodam plane'a, cube'a, no i ewentualnie jeszcze jakąś kulę, aby można było pokazać, jak światło reaguje z tymi obiektami, jakie mamy typy świateł. Coś po prostu musi być na scenie widoczne. Mam teraz widok z kamery, no i w tym widoku z kamery widzę swojego cube'a w centrum, kulę nieco z boku, no i plane'a, którego rozciągnę aż do bardzo dużych rozmiarów. I teraz, aby ta scena była oświetlona, trzeba na nią dodać światło, ponieważ na renderze otrzymuje dokładną ciemność. Światło wstawiam na scenę dokładnie tak jak każdy inny obiekt, a więc naciskam Alt Shift A, przepraszam, i wybieram sobie lampę. Lampa to jest menu, w którym znajdują się światła domyślnie istniejące w Blenderze. Jest ich 5 rodzajów i zaczniemy od światła typu Point. To światło jest zwykłym światłem punktowym, a więc nie ma swojego rozmiaru, a swoje promienie wysyła z jednego miejsca w przestrzeni, dlatego one rozchodzą się promieniście we wszystkich stronach. Tak wygląda render tego światła. Jak widać, mamy czarny dzień, mamy obszary oświetlone silniej, obszary oświetlone jaśniej, znaczy ciemniej. To dlatego, że światło maleje w miarę wzrostu, czy też w miarę zmniejszania się kąta nachylenia promieni padających na powierzchnię. Jest wyłączony w tym świetle cień i jest to światło typu point. Na zakładce ze światłami mamy preview tego światła oraz wszystkie rodzaje świateł, które tylko mogą być w Blenderze. Oczywiście jest ich trochę więcej, ale takie podstawowe obiekty świetlne są tutaj. No i teraz, jeżeli chcę zmienić rodzaj światła, to po prostu zmieniam i mam po prostu inny rodzaj. Oczywiście do każdego rodzaju są inne opcje. Kolor świata ustawiam przez parametr związany z kolorem. Jest identyczny jak dla materiałów. Ten mały kolorowy picker. A siła świata to jest inaczej jego energia. Energia równa 10 spowoduje, że moja scena będzie dużo jaśniejsza. No i teraz jest wręcz wypalona. O innych parametrach nie będę na razie mówił. Chciałem tylko się skupić na tym, jak można w prosty sposób ogarnąć światło. Czy też jak zrobić, aby ono w ogóle na scenie było w miarę sensowne. Aby był cień rzucany przez tę lampę, którą mam, trzeba jeszcze włączyć opcję Ray Shadow. W tym momencie za obiektami pojawia się ostry cień. Twardość lub miękkość tego cienia to jest parametr o nazwie Soft Size. Jeżeli ustawię tutaj 10 na przykład i wyrenderuję, to jeszcze nic nie zobaczę. Cień jest dalej ostry, ale jeżeli zwiększę ilość próbek na przykład do 15, w tym momencie cień będzie liczony o wiele precyzyjniej i wtedy takie zmiękczenie od razu zaobserwuję. Tak jak widać, mam już elastyczne, miękkie cienie, chociaż nadal są bardzo czarne. Tak więc tak działa to światło typu point. No i teraz tak. Światło typu point jest tylko jednym rodzajem światła i to jest światło punktowe. Mogę włączyć sobie światło typu sun. Jest to światło, które pada w jednym określonym kierunku, niezależnie od tego, którym jestem miejscu na scenie. Czyli pod tym światłem, bezpośrednio na dole, kąt padania tego światła jest taki sam jak pod tą kulą i w każdym innym miejscu przestrzeni. To światło świeci promieniami równoległymi. Dlatego jeżeli scenę wyrenderuję, będę miał wszędzie idealnie równe oświetlenie. Niezależnie od tego, czy to jest daleko od źródła światła, czy nie. Tego typu światło nadaje się doskonale do oświetlania dużych powierzchni, np. rejonu jakiegoś miasta, ogródka, domku itd. Nie nadaje się natomiast za bardzo do oświetlania wnętrz lub małych scen, w których światło jest rozproszone i po prostu pada z punktowych źródeł. Kolejnym rodzajem światła jest światło typu spot. Spot jest to inaczej światło typu stożek. Jeśli dobrze mu przyjrzeć, to ono taki stożek przypomina. Mogę także włączyć sobie podgląd tego stożka przez opcję Show Cone. No i w tym momencie powinienem mieć taki podgląd. No i mam. Ok? Tak wygląda stożek światła. I ono świeci w taki sposób, że przypomina troszeczkę snop światła z latarki. A więc światło rozchodzi się z jednego punktu dokładnie, ale pada pod różnymi kątami, tylko w pewnym promieniu. No i dostaje efekt takiego teatralnego stożka światła. Oczywiście, żeby to było ładnie oświetlone, wszystko muszę ten stożek sobie obrócić, ustawić go jakoś tak, aby mi świecił na wszystkie rzeczywiście elementy. No i wtedy jest szansa, że będę miał scenę mniej lub bardziej ciekawie oświetloną. Oprócz światła typu spot, istnieje również światło typu chemii. To jest takie światło, podobne bardzo troszeczkę do światła typu sun, z tym, że ma mniej parametrów. Ono działa tak, że świeci dokładnie tak jak światło typu sun, ale dodatkowo nie rzuca żadnego cienia. Jest idealnie bezcieniowe i tego cienia nie można w ogóle włączyć, bo nie ma takiej opcji. Teraz takie światło przydaje się wbrew pozorom do wielu rzeczy. Na przykład, proszę zobaczyć, że przy świetle typu sun
Mam scenę oświetloną, owszem, bardzo jasno i ładnie, natomiast są strasznie czarne cienie. I aby tych czarnych cieni uniknąć, mogę użyć właśnie światła typu chemii, aby takie cienie doświetlić, czyli je trochę rozjaśnić. W tym celu kopiuję sobie to światło, ustawiam je gdziekolwiek, wszystko jedno, może stać po drugiej stronie sceny, może stać obok tego świata, to nie ma znaczenia. Zmieniam typ na chemii, a intensywność obniżam na przykład do 0,3. I teraz, siła tego świata jest niewielka i ono będzie działało oczywiście na całą scenę, więc doświetli mi również miejsca oświetlone poprzez światło sun. Ale oprócz tego doświetli również te czarne cienie. I moje cienie stają się wtedy jasne, co powoduje, że scena jest troszeczkę lepiej widoczna. Nie tworzy to takiego delirycznego wrażenia jak poprzednio. Ostatnim rodzajem światła, o którym chciałem powiedzieć kilka słów, to jest światło typu area. To jest światło powierzchniowe. Jak widać, od razu tutaj zamieniło mi się na płaską powierzchnię, która wysyła światło równolegle, dopóki jest w obszarze to światło tej powierzchni. Może skasujmy rotację, ustawmy to światło w ten sposób, no i zrobię render. To światło jest bardzo silne, dlatego tutaj również całkowicie wypala mi tą moją scenę i aby było cokolwiek sensownie widać, trzeba zmniejszyć jego intensywność. Natomiast w przypadku miejsc, gdzie to światło już jest jakby poza zakresem tego płaskiego obszaru świecącego, ono zachowuje się dokładnie tak samo jak światło punktowe. Więc jeżeli zmniejszę na przykład to światło, bardzo mocno skalując, ewentualnie zmniejszę rozmiar size tutaj, powiedzmy sobie do 0,1, to otrzymam efekt świecenia takim światłem punktowym, podobnie troszeczkę jak do point. Ono nadal jest intensywniejsze, bo ilość światła leci taka sama, ale jest to po prostu już troszeczkę bardziej zbliżone do pointa. Teraz tak, aby takie światło działało, trzeba obniżyć jego energię na przykład do 0,1, ponieważ świeci całą powierzchnią, a więc bardzo intensywnie. Natomiast to, co dostajemy z tego światła, to jest jakby takie bardziej równomierne oświetlenie cieni. I te cienie mogą być bardzo fajnie oświetlone, bo teraz sytuacja jest podobna troszeczkę do pointa, ale cień dostaje takiego jakby ładnego wygładzenia. No i to jest również zależne od ilości próbek, którą tutaj mam. Takie światło stosuje się wtedy, kiedy chcę mieć scenę oświetloną równomiernie ze wszystkich stron z niewielką intensywnością. Damy tutaj teraz 0,05 tylko. No i proszę zobaczyć, jak to wychodzi. Cienie znikły prawie wcale. Prawie wcale ich nie widać, chociaż jakby się dobrze przyjrzeć, to tam coś by z tego cienia zostało. Tak samo pod kulką jest taki leciutki cień. I tego świata we wcześniejszych wersjach Blendera używało się do symulowania świata rozproszonego. Właśnie w taki sposób. Z tym, że tutaj to jest ekstremalnie przepalony przypadek. Natomiast światło rozproszone jako takie również istnieje w nowym Blenderze i nie trzeba, aby się pojawiło, w ogóle używać żadnej lampy. To światło włącza się na zakładce World. To jest zakładka związana z tym kółkiem, z tą kulą ziemską. No i to światło środowiskowe, czy też światło rozproszone, włącza się za pomocą Environmental Lighting. Jeżeli zaznaczę ten checkbox, to standardowo siła świata wynosi 1, kolor biały. Teraz renderowanie daje mi od razu efekt. Jest to światło rozproszone, bardzo jasne, ponieważ cała sfera, cała przestrzeń świeci rozproszonym światłem białym. Jeżeli spróbowałbym tą swoją scenę troszeczkę ograniczyć i zbudować jakieś plejny, które by zasłaniały światło, to bym spowodował, że po prostu scena będzie wtedy ciemniejsza w którymś tam miejscu. Jest to trochę krzywo, ale nie jest to teraz istotne. Proszę zobaczyć, jeżeli postawię swojego plejna w miejscu tuż obok mojej sceny, to wygeneruje mi on troszeczkę cienia. Tu między cubem a plejnem pojawia się ciemniejsze miejsce. Tak samo będzie, jeżeli spróbuję tego plejna skopiować, przekręcić w osi X tak, żeby nieco przykrywał tą moją scenę. To również wygeneruje mi dodatkowy cień. Teraz ten cień jest taki bardzo szorstki. Widać takie piksele tutaj, taką kaszę, można tak powiedzieć, taki szum. Ten szum jest związany z ilością próbek świata, które są liczone w tym konkretnym przypadku. Oczywiście im więcej tych próbek dam, tym będę miał łagodniejszą scenę, mniej zaszumioną. Natomiast jest to światło rozproszone, które ładnie mi oświetla wszystkie elementy. Oprócz tego, że takie światło mam, mogę użyć również tak zwanego ambient occlusion. To jest jakby okluzja świata, czy też światło symulowane za pomocą rysowania go tak, jakby było wysyłane ze wszystkich ścian na scenie. Tak to wygląda. W tym momencie jakby symulacja odbywa się ze świata wypadającego ze ścian, ale jednocześnie pomaga to ładnie scenę oświetlić. I teraz, jeżeli zwiększę jeszcze ilość próbek przy okazji, no to mogę uzyskać jeszcze lepszy efekt, jeszcze jaśniejszy. Zwiększę ilość próbek i po dodaniu Ambient Occlusion z Factor 1 i dodaniu do sceny dodatkowego oświetlenia wynikającego ze ścian dostaję jeszcze łagodniejsze, jeszcze ładniejsze światło. Ambient można ustawić tak, żeby mnożył scenę, a nie dodawał. I wtedy powoduje to, że scena dostaje głębszych cieni. Zobaczmy to w drugiej warstwie.
To jest parametr multiply, czyli przemnożenie ambientu przez obecne światło na scenie. Tak wyglądało to w wersji dodania, a tak wygląda w wersji mnożenia. Istnieje jeszcze jeden sposób liczenia światła na scenie, zwłaszcza tego rozproszonego, który jest związany z zakładką gather. Gather to jest inaczej zbieranie światła. Teraz wykorzystywany model używa metody ray tracingu, czyli śledzenia promieni światła, które poruszają się w losowych kierunkach na scenie. Jest to czasami dosyć żmudny proces i przy większych scenach może zająć dużo czasu. Niemniej istnieje także model świata przybliżony, approximate, który potrafi jeszcze wolniej liczyć. No i ten model liczy światło troszeczkę inaczej. Dostaje w tym momencie akurat szybszy render, ale są strasznie czarne cienie. I to światło jest takim światłem przybliżonym, liczonym na szybko. Widać, że tutaj są pewne błędy koło rogów kostki na przykład. Ale czasami się przydaje, na przykład po to, kiedy chcemy zobaczyć w ogóle cokolwiek na scenie bez liczenia świata jakoś precyzyjnie. Oczywiście, jeżeli zmniejszymy ilość błędów do bardzo niewielkiej wartości, ustawimy korekcję na jakąś większą wartość, dajmy maksymalną, czyli 1, i zwiększymy ilość przebiegów na przykład do 5 i jeszcze włączymy sobie cache na poszczególnych pikselach, wtedy możemy dostać troszeczkę lepsze przybliżenie światła. Widać, że teraz wyszło bardzo jasne wszystko, może troszeczkę za dużo ustawiłem tych przebiegów, zobaczymy. No jest niewiele lepiej, o ile w ogóle. Natomiast widać, że już tych błędów nie widać. Wszystko utonęło w takiej czystej, jasnej bieli. Można ewentualnie zmniejszyć ilość tego światła. Ok, żeby scena była ciemniejsza, a nadal jest bardzo mało kontrastowa. O, gdybym chciał zwiększyć kontrast sceny, naciskam po wyrenderowaniu klawisz N i na samej górze w narzędziach, te narzędzia są po lewej stronie, to nie jest Tools, tylko N, klawisz do narzędzi, mogę zwiększyć kontrast sceny za pomocą krzywych. Jeżeli ustawię tego typu krzywiznę, to mam w tym momencie silniejszy kontrast, są silniejsze różnice pomiędzy jasnym a ciemnym. Dobra, no więc to są podstawowe metody światła. Ostatnia, którą warto omówić, to jest metoda, która liczy światło nie bezpośrednie i ta metoda nazywa się Indirect Lighting. Ona działa tylko w tym modelu Approximate, a więc jeżeli zostawię ten Approximate, mogę nawet wyłączyć Environmental, ewentualnie Ambient, chociaż ten mogę ustawić na niewielką wartość, żeby scena była w ogóle jakkolwiek troszeczkę jasna. Ok, coś tutaj będzie. Natomiast, aby światło Indirect się liczyło, trzeba mieć jakieś źródło światła na scenie. Policzmy na początku, widać, że nie ma większej różnicy, ale jeżeli teraz do sceny dodam jakiś obiekt, niech to będzie na przykład taka kostka, którą postawię w tym miejscu, to ta kostka będzie częściowo zasłonięta przez inne kostki. No i teraz tak, jeżeli ona sobie będzie stała w tym miejscu, to muszę jej nadać materiał, który będzie świecił. Odsyłam tutaj do tutoriala na temat materiałów, natomiast ustawię teraz szybko świecenie, niech to będzie świecenie na przykład takie lekko czerwone, ok, tego typu. I parametr emit ustawię na 2. W tym momencie renderowanie tej kostki będzie się odbywało tak, że ona będzie miała bardzo jasny kolor, nie będzie na niej widać żadnych cieni. Natomiast światło w modelu Indirect i w modelu Approximate będzie liczyło to światło wypadające jakby z klocka, tak jakby on sam był źródłem światła. Wygląda to w ten sposób. Dostaję teraz ładnie świecący mesh. Jeżeli chcę, aby to światło było silniejsze, to mogę zwiększyć siłę tego światła, żeby było jaśniejsze. Ok, mogę zwiększyć ilość odbić światła, na przykład 2 odbicia, to będzie oznaczało, że zaczną świecić również te miejsca oświetlone przez pojedynczy klocek, a więc ogólnie na scenie będzie jaśniej. Ok, no i to powoduje, że mogę tworzyć w ten sposób całkiem klimatyczne, bardzo ładnie wyglądające sceny. Bez światła w ogóle dostaję tak oświetlony zestaw. No, wygląda to tajemniczo, co najmniej. Ok, więc to byłby materiał dotyczący światła. Dziękuję za uwagę i do następnego spotkania.